Katarzyna Magiera, witam z naszego studia przy ulicy Floriańskiej w codziennym wydaniu wiadomości. Dziś jest środa, pierwszy dzień października. Rozpoczął się rok akademicki na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Studentów przywitały nie tylko władze uczelni, również nowo otwarta ulica Akademicka i o tym między innymi będziemy mówić w dzisiejszych wiadomościach. Zapraszam. Trwa remont zatoki autobusowej przy ulicy Wrocławskiej. W związku z pracami przystanek autobusowy zlokalizowany przy Placu Krakowskim został przeniesiony w okolice ulicy Łużyckiej. W miejscu prowadzenia prac mogą też wystąpić utrudnienia w ruchu. Przebudowa nawierzchni zatoki może potrwać około 5 tygodni. Jak podaje portal gospodarczy WNP.pl, PKP otrzymało 5 ofert w przetargu na remont gliwickiego dworca. Każda z nich jest wyższa niż budżet inwestora, który wynosi blisko 131,5 miliona złotych. Najtańszą ofertę przedstawiła hiszpańska firma, która za swoją pracę chce ponad 136 milionów złotych. Pozostali uczestnicy przetargu złożyli oferty droższe o 6, 31 i 47 milionów złotych, a najwyższa oferta opiewa na 235,5 miliona złotych. Wykonawca ma zostać wyłoniony według kryterium ceny, a na wykonanie zadania będzie miał nieco ponad rok. Remont dworca, który zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, oświetlony, wyposażony w ruchome schody prowadzące na zadaszone perony i połączony z dworcem PKS, będzie współfinansowany ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Ma być to największa inwestycja dotycząca gliwickiego dworca od czasu jego budowy. W nowy rok akademicki studenci Politechniki Śląskiej w Gliwicach wchodzą po nowej drodze. Remont ulicy Akademickiej dobiegł końca. No to dopiero ten efekt będziemy widzieli i poznamy opinię dopiero jak studenci zaczną z tego korzystać. Dzisiaj jest inauguracja, to studenci tylko przyszli na tą część oficjalną. Natomiast od jutra już z pewnością przyjdą, ale nie mają na co narzekać. Mają to, co myśmy czekali od 70 lat, to jest 70. rocznica dzisiaj była utworzenia uczelni, 70. rok akademicki. W związku z tym 70 lat nie mieliśmy takiej pięknej tu przestrzeni, Centrum Politechniki można to nazwać. No musimy rozpocząć tę historię w listopadzie 6 lat temu, kiedy ten pomysł się pojawił i zwróciłem się do pana prezydenta, aby zamknąć, wyeliminować ruch samochodowy i urządzić tą akademicką jako przestrzeń miejską i dzienniczy akademicki na nowo. Także mija 6 lat. Niby dużo, ale wiele było problemów z tym związanych. A przede wszystkim zaczęliśmy od konkursu wśród studentów. 30 parę prac, jak sobie wyobrażają zespoły studentów zagospodarowania akademickiej. No a później już poleciało. Projekt fachowy, prawda, ekspertyzy w międzyczasie, jak się ruch zmieni, czy to w ogóle jest możliwe, żeby ten ruch wyeliminować. Także troszkę analiz, przemyśleń trzeba było zrobić, no i podjąć odpowiednie decyzje i znaleźć pieniądze. To w sumie kosztowało niespełna 14 milionów. Główna ta przestrzeń to jest pomiędzy Wydziałem Budownictwa, Automatyki i Architektury, Automatyki i Wydziału Elektrycznego, gdzie to ta przestrzeń jest poza akademicką dość rozległa i tam się pojawiła ta sztuczna wzniesienie usypane specjalnie, fontanna, ławeczki dookoła. Także to jest, myślę, ten prawdziwy dziedziniec akademicki, a reszta to są tereny, które po prostu trzeba było zagospodarować. Prawda? Dopiero jak pójdziemy, zobaczymy piękną fontannę, mniej więcej jak na Placu Piłsudskiego. I to jest dopiero efekt, właściwie to taki wypoczynkowy, bo to jest część jakby tej całej dzielnicy rekreacyjnej, bo stąd przejdzie się do Parku Chrobrego, a z Parku Chrobrego na lodowisko, a później jeszcze na halę Gliwice. W ramach programu Bezpieczne Gliwice Centrum Ratownictwa Gliwice wspólnie ze Strażą Miejską organizuje 17. edycję bezpłatnego kursu samoobrony dla mieszkanek naszego miasta, finansowanego ze środków budżetu miejskiego. Celem kursu jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród kobiet, a także przyswojenie przez nie użytecznych zachowań w przypadku zaistnienia zagrożenia. Kurs trwa 10 tygodni. To już jest 17. edycja tego kursu. Zajęcia odbywają się w Zespole Szkół Łączności przy ulicy Warszawskiej 35. Dwa razy w tygodniu,
poniedziałki i czwarty, 19.30, 21.30. Zapraszamy tak naprawdę wszystko kobiety, nie ma limitu wiekowego, młodsze, starsze. Te osoby, które chcą się poczuć bezpiecznie, troszeczkę poćwiczyć, każda może przyjść podczas kursu, można będzie poznać podstawowe elementy samoobrony, ale przede wszystkim również zapoznać się z możliwościami uniknięcia zagrożeń i to jest bardzo ważne, bo nie znaczy, że byłam na kursie samoobrony, to teraz mogę przejść przez park w nocy i stwarzać również dla siebie potencjalne zagrożenie. Przede wszystkim unikajmy zagrożeń i zapraszam serdecznie na kurs. Jest bardzo fajna atmosfera, można się odstresować od obowiązków dnia codziennego. Jest bardzo miło, także zapraszamy serdecznie. Drugi trener Piasta Gliwice, Mohamed Hamed Al-Lal, został odsunięty od prowadzenia pierwszego zespołu, ogłosił klub z Okrzei na swojej stronie internetowej. Jako powód podjęcia takiej decyzji podano brak porozumienia między trenerem a pozostałymi członkami sztabu szkoleniowego oraz zarządem klubu. Z Okrzei dochodzą głosy, że drugi trener i jego podejście do obowiązków nie było też akceptowane przez zawodników. W tej sytuacji prawą ręką Angela Pereza będzie Krzysztof Szumski. Nie wiadomo, jaką funkcję będzie pełnił dotychczasowy asystent Angela Pereza. To już wszystko w dzisiejszym wydaniu. Na kolejne zapraszam jutro o tej samej porze. Przypominam, że możecie nas Państwo oglądać w sieci kablowej Imperium Telekom i na tvimperium.pl. A co czeka nas w najbliższym czasie w pogodzie? O tym już po wiadomościach opowie Jakub Lenartowicz.